o tych swoich motocyklach. Muszę Państwu powiedzieć, że jak zobaczyłem pierwszy raz te motocykle, no to dech w piersi zapiera. To jak są zbudowane, jak są odrestaurowane w przypadku motocykla Sokół 500. I sami właściciele opowiedzą o swojej pasji, o swoich motocyklach. Także za chwileczkę tutaj poproszę. Dziękuję. Chwila przygotowania, musimy ustawić dwa motocykle, tak żebyście Państwo wszystko ładnie widzieli. Ja jeszcze tutaj pozasłaniam, żeby była frajda z odsłonięcia. Zaczniemy od Sokoła 500, a później będzie motocykl CWS M55. Szanowni Państwo, zapraszam Pana Bogdana Romanowskiego. Serdeczne brawa. Pan Bogdan Romanowski przyjechał do nas 450 km, żeby pokazać swoją motocyklę. Także człowiek, który nie chowa tego dla siebie, tylko dzieli się swoją pasją z pasjonatami, z ludźmi, którzy się tym interesują. Motocykl Sokół 500. Bogdan, powiedz nam kilka słów na temat tego motocykla. Skąd się ten motocykl wziął w Twoich rękach? Proszę bardzo. Zjednoczonych, został z Polski wywieziony. Powiedz nam, jak go namierzyłeś w Ameryce? Przez kolegę Bartka z dawnych czasów. A chciałbym zapytać konkretnie o ten motocykl. Ten motocykl, który w tym momencie masz, ty na nim normalnie jeździsz, jest sprawny. Powiedz mi, w jakim stanie go kupiłeś? W stanie kupiłem taki, jaki jest, tylko silnik był dopieszczony, żeby był palący jeżdżą. A Bartek Gomizerski restaurował. Na temat tego motocykla dowiedziałem się tutaj od Bogdana, że były trzy motocykle wyprodukowane. Rozeszły się te motocykle gdzieś po jakichś prywatnych rękach po wojnie. Ocalał jeden egzemplarz, który jest niekompletny, jest w Muzeum Techniki w Warszawie. Trzeci egzemplarz gdzieś jest, nie wiadomo gdzie, albo go nie ma. I mamy, proszę Państwa, egzemplarz z numerem silnika 2. Czyli drugi Sokół, który był wyprodukowany ze wszystkich trzech. Bogdan, czekamy na tą chwilę. Poczekajcie, jeszcze Bogdan. Jeszcze jest kilka słów dodatkowych, ponieważ miałem tylko przyjemność gościć Bartka u siebie w domu, czyli poprzedniego właściciela tego motocykla. I próbowałem się dowiedzieć o historii tego pojazdu, ponieważ jest to żywa historia materialna, która miała swoich właścicieli, miała swoich poprzedników, ludzie przeżywali na tej maszynie najprzeróżniejsze emocje. Natomiast nieszczęście polega na tym, że ten motocykl tak naprawdę tak jakby powstał znikąd, tak? Ponieważ historia znalezienia tego pojazdu jest na tyle niezwykła, że niewiele można o nim powiedzieć. Okazało się, że kiedyś na Śląsku Bartek pracując, budując, zdaje się, jedną schód, dowiedział się, że jest motocykl do sprzedania, tak? To jest relacja, którą mi opowiadam osobiście. Z kolegą pojechali, oczekują, że spotkają Sokoła 600. Kolega, który wszedł do szopy, gdzie było ciemno, wymacał blok silnika i stwierdził, że to jest Sokół 600, więc go to nie interesuje, ponieważ tych Sokołów 600 było wyprodukowanych około 1500 sztuk. Po czym Bartek wszedł do tej szopy i położył ręce zupełnie w innym miejscu, czyli położył na głowicy, tak? I w tym momencie ciśnienie mu mocno skoczyło i zachował, pokerował twarz, bo im stwierdził, to weźmie tą 600. Jak się okazało, po wyknięciu z szopy, okazało się, że to jest 500 zł, strzał praktycznie niewyobrażalny. Natomiast właściciel, od którego kupił, nie potrafił nic powiedzieć o tym motocyklu, więc można domniemywać, że na ziemiach wyzyskanych czy odzyskanych znalazł się w jakiś dziwny sposób. No, jest to jedyny egzemplarz, ponieważ Państwo, jeśli bylibyście w Muzeum Techniki, ja byłem ostatnio, oglądałem tą 500, która od lat jest prezentowana, no niestety rozpaść. Motocykl ograbiony ze wszystkich dodatków, tak nie wiem jak to się stało, ale tak jest. Motocykl
który praktycznie stracił na swoim urok znacznie głównie przez co tu dużo mówić nieuczciwych ludzi. Więc cieszmy się tym egzemplarzem, ponieważ to jest jedyny egzemplarz, o którym wszyscy wiemy, że jest. Jest to motocykl, z którego polska motoryzacja mogła być dumna. Górnozaworowy silnik RS w nazwie R od konstruktora, czyli Tadeusza Andraskiego, S jako sportowy. Motocykl, który nie wszedł do produkcji, ponieważ głównym odbiorcą Sokołów była naprawdę armia. Armia nie była zainteresowana tego typu pojazdem, ponieważ to jest już troszeczkę wyższe zaawansowanie techniczne, wobec czego nie było nabywców, a ówczesne zakłady inżynieryjne nie były w stanie podjąć jeszcze produkcji cywilnej z powodu dosyć ubogiego portfela potencjalnych nabywców. Bogdan, Rysiek, czyń to. Nakręciłeś nas. Bogdan, poprosimy o odsłonięcie. Proszę Państwa, Sokół 500. Trzy egzemplarze wyprodukowane, jeden, jedyny, jeżdżący na świecie motocykl. Podziwiać, patrzeć, robić zdjęcia, można z Bogdanem rozmawiać. Bogdan jest chętny do rozmowy, chętnie dzieli się z ludźmi pasją. Także zapraszam Państwa do robienia zdjęć. Za chwileczkę będzie prezentacja motocykla CWS M55. Także jest czas na to, żeby podejść, zrobić sobie zdjęcie przy tym motocyklu, zrobić zdjęcie motocyklowi. Zachęcamy Państwa do tego. Zapraszam.